Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRail. Dzisiaj dyżurujemy sobie dalej na stacji Szeligi. I czekamy na pociąg 41.40, aby znowu móc zgłosić się głosowo do pana Korytów. To znaczy do pana dyżurnego na stacji Korytów chciałem powiedzieć. I no tak, pierwszy raz korzystam z tej opcji. Jest to bardzo ciekawa sprawa, jak powiem. Korytów na odbiorze. Pociąg 41.40 odjechał o 22.36 po torze numer 2. No, przyjąłem, dzięki. Dzięki. Nauczyłem się czegoś, żeby nie dusić tego klawisza. Ale słychać. To dobrze, że słychać. A ja się tak dziwiłem na początku, czemu te dwa klawisze się świecą. Tu się okazuje, że nie trzeba tego klawisza trzymać. No, niby człowiek w dobrym nastroju, ale już nie do końca, bo na pewno następnie jutro, bo ja to nagrywam wieczorkiem, a czyli nie następnego dnia, co będzie, tylko jeszcze dalej następnego, czyli za dwa dni jadę do pracy i człowiek niby ma ten humorek dobry, ale z drugiej strony jednak nie do końca, bo znowuż przez ponad 3 tygodnie go w domku nie będzie. No cóż, taka robota. Drodzy Państwo, chwilowe cięcie, za sekundkę wracam. Dobrze, już jestem z powrotem. Pociąg 132.045 odjechał o godzinie 22.38 po torze numer 1. Szeligi przyjęły, dziękuję. Dziękuję. Nie, podoba mi się. Naprawdę ten dyżur tutaj mi się podoba, bo jest bardzo miły dyżur w Krytowie. I wie co robi, pociągi odjeżdżają planowo. Wszystko dzieje się tak jak powinno. Szeligi tu 132.045. Możemy odbyć postój techniczny? Oczywiście, nie ma problemu. Okej, dzięki. I tak by go odbył, i tak by go odbył, no ale dobrze.
132045, wjazd na Borków podany. Dziękuję, przyjąłem. No i tak to wygląda. Jeszcze pociąg sobie z Białej Roski odjeżdża 41-136. Zapewne. Dobrze. 13:35 przelot do Szelik podany. Zaraz będzie dzwonił. Tak, 13:45 i potem 14:45 pojedzie. Dopiero potem nasz towarek, tak? Tak. Dokładnie. No już może tego towaru nie, jeszcze za daleko się dojechać, ale tutaj gdzieś będzie stał, jak dojedzie. Co tak zrobić? Możemy? O matko się. No nie da się, serio. Kurwa, bober. No to fajnie się nam pan słuchaczom tu przedstawił.
Tak idealnie na YouTube'a. Jeszcze jak? Po Bożemu? Szeligi słuchają. Pociąg 13.35 odjechał o godzinie 22.35 po torze numer 1. Przyjąłem, dziękuję. Dziękuję. O Boże. Przyjechał. Ładnie. To jeszcze się snuję. W takim tempie to jeszcze te dwa pociągi go zdążą wyprzedzić i on nie wiem, co będzie miał z tego postoju technicznego, no ale dobrze. Mnie ten pociąg najbardziej zastanawia, gdzie on się zapadział. Ani nie ma czasu wpisanego, ani ciekawe. Ja wpisuję czas jakby co, tylko robię to w przeglądarce internetowej. Taka mała ciekawostka, jak chcecie, macie tutaj dodatkowe opcje posterunku i możecie sobie kliknąć po przeładuj rozkład albo otwórz rozkład jazdy w przeglądarce. Włącz, wyłącz światło na przykład. O, teraz wyłączyłem, żeby nie iść do włącznika. Mogę je włączyć. Taka mała ciekawostka. Dobra, na 13.45 zatwierdzamy godzinką przejazdu. A nowy jedzie. Aż sobie przejedzie, będziemy dzwonić do pana dyżurnego. O, widzę, że przejechał. No, dzwonimy. Korytów na odbiorze. Pociąg 41-136 odjechał o godzinie 22.49 po torze numer 2. Przyjąłem, dzięki. Dzięki. Wspomniałem tego 13.45 właśnie do tego. No. Nie interesuj się. To jest i tak AI, co jest. AI to AI. Szeligi zgłaszają. Pociąg 14.45. Odjechał o godzinie 22.39 po torze numer 1. Przyjąłem, dziękuję.
132.045 zgłoście do Sherik. Cisza. 12:45 otwierdzamy godzinką przejazdu. Jeszcze tutaj nam nie przeskoczyło, ale na niedługi moment powinno. Ja już u siebie potwierdziłem. Okej. To się jeszcze nie potwierdziło, widzicie? Ciekawe. To chciałem kliknąć, ale nie mogę kliknąć, przyjąłem. Fajnie napisy. Ta 32.045 zgłoście do Sherik. Dalej go nie ma. Jeden 138. Czyli ten. Gdzie się to podział 61.38? A. 60. Sześćdziesiąt jeden. 38, który powinien planowo jechać o 23, jedzie za tym, co powinien planowo jechać o 23.06. Zobaczymy, czy będzie jechał drugi. On wyjedzie do tego, weźmiemy na boczek i przepuścimy ekspresa. Tak nie może być. Kto to widział? Tak jedzie.
drodzy Państwo, wy też zobaczycie w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.